Zgodnie z bardzo dawną tradycją, ta noc powinna być czuwaniem na cześć Pana. Wierni, posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając w rękach zapalone świece, powinni być podobni do ludzi, którzy oczekują swego Pana, aby gdy powróci, zastał ich czuwających i zaprosił ich do swego stołu. Wigilia tej nocy ma następujący układ. Po krótkim obrzędzie światła, będącym pierwszą częścią Wigilii, Kościół Święty rozważa wszelkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu, oraz wyraża ufność Słowo i obietnice Boże, co stanowi część drugą, czyli liturgię Słowa. Następnie, gdy zbliża się Dzień Zmartwychwstania, Kościół wraz ze swymi nowymi członkami, odrodzonymi we chrzcie, jest to część trzecia, zostaje zaproszony do stołu, który Pan przygotował swojemu ludowi przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Część czwarta. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w której nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwaniu i modlitwie. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę naszego Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy. Trzymaj tak. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświeć ten ogień i przez święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości przez Chrystusa, Pana naszego. Chodź tu z tym. Podnieś wyżej jeszcze. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas. I wieczność. Jemu chwała i panowanie. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez
przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas szczerze i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Strażakowi chłopki zawodowego. Nic tego nie robi. Jakbyś tu się patrzymy, ty tam się nie patrzysz. Raz. Trzymaj jeszcze, trzymaj. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.
Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Przyjmijmy teraz pełne radości orędzie paschalne, czyli hymn ku czci Chrystusa, światłości świata. Przed wiekami Bóg prowadził swój naród przez pustynię do ziemi obiecanej za przewodem słupa ognistego. Od dnia naszego chrztu wszyscy pielgrzymujemy do niebieskiej ojczyzny drogą, którą nam oświetla swoją nauką i przykładem Chrystus zmartwychwstały. Kto za Nim idzie, nie chodzi w ciemnościach. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, promieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieku. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobnym blaskiem takiej światłości raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta za świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i całej duszy
śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechu. Do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, kruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Oho, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość. Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewiną obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę. Owoc pracy wszelego roju, prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej, w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Gasimy świece. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była na powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech ukaże się powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał te suche powierzchnie ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dojące nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od istoty żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzaju. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg:
Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzających po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś fundamenty ziemi, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, ponad góry stanęły wody. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, które pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Z Twoich komnat nawadniasz góry, owocem dzieł Twoich syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Błogosław duszo moja Pana. Niech stąpi Duch Twój i
odnowi ziemię. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przodzie wojska izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się roztąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak, że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tymto dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wszelkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i wierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z Nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan wojownik potężny, ten, który jest, brzmi jego imię, rzucił w morze rydwany Faraona i wojsko jego,
Wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Przepaście ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawa prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni zbudowanej Twoimi rękami. Pan jest Królem na zawsze i na wieki. Śpiewajmy Panu, módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludzi wybranego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, a wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan
taniec moją pieśnią i mocą. I on stał się moim zbawieniem. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze strojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukażcie narodom Jego dzieła. Przypominajcie, że imię Jego jest chwalebne. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał. I cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu. Bo wielki jest wśród ciebie święty Izraela. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełnią się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost nóg Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, wielbimy się, wysławiamy się, dzięki Ci składamy. O wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca i świata, który siedzisz po prawicy Ojca, miłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste, Duchem Świętym, ale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Zbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Alleluja. Alleluja, alleluja. Prawica Pańska wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Alleluja, alleluja. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży.
Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. A idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: podąża przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Co takiego wyjątkowego jest w tej nocy, tak różnej od wszystkich innych nocy? Tej tu nocy na coś czekamy? Na co czekamy? Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein, w swoich zapiskach wspomina moment Paschy sprawowanej przez swoją żydowską rodzinę. I w tych zapiskach wspomina ten wyjątkowy moment pytań zadawanych dorosłym przez dzieci. Co takiego innego jest tej nocy? Dziecko pytało między innymi: Pesachowy baranek, którego ojcowie nasi jedli za czasów istnienia świątyni jerozolimskiej, na co jest ustanowiony? Oraz ten chleb niekiszony, który jemy, na jaką on jest pamiątkę? Spełniałam przy tym szczególną rolę. Liturgia uczty sederowej przewidywała cały szereg pytań, które zadawało najmłodsze z dzieci, aby się dowiedzieć, dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych. Ojciec rodziny, odpowiadając, objaśniał sens poszczególnych zwyczajów, wspomina Edyta. Świętujemy dzisiaj naszą Paschę, która ma nas doprowadzić do wolności. Ma nas doprowadzić do radości i do szczęścia nieprzemijającego. Naszą Paschą jest Jezus Chrystus. To On wcielił się w to żydowskie święto, wypełniając je. On podczas ostatniej wieczerzy w czasie liturgii żydowskiej ustanowił Eucharystię, a potem wypełnił ją w sobie, stając się prawdziwym barankiem paschalnym. I dokonał nowego przejścia, już nie tylko z niewoli do wolności, ale ze śmierci do życia. Gromadząc się na tej najważniejszej i najpiękniejszej liturgii Kościoła, i my chcielibyśmy sobie odpowiedzieć, jakie jest przesłanie tej nocy dla nas. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju słyszeliśmy, jak autor biblijny odwołuje się do pierwszej Paschy. Ta Pascha miała miejsce wówczas, gdy Bóg w swoim zamyśle dokonał dzieła stworzenia świata. Ciemność ustąpiła światłu. Wszystko powoli stawało się życiem. I w dzisiejszej liturgii na początku był taki moment, kiedy to zapalaliśmy Paschę. To ta świeca przypomina nam, że Chrystus jest światłem świata. Tak jak światło, które za sprawą stwórczego działania Boga rozświetliło mroki ziemi, tak dzisiaj światło Chrystusa rozświetliło mroki naszych świątyń. Przyjęliśmy to światło po to, aby je przekazać innym, by stawać się jednym ze źródeł światła w świecie. Po to, by być światłem dla świata, by być światłem Chrystusa, źródłem dobra i miłości, by spalać się dla innych. Dalej liturgia poprowadziła nas kolejną drogą. Ukazała nam kolejny ruch z niewoli do wolności. Drugie czytanie z Księgi Wyjścia przypomniało nam,
inną Paschę. Paschę Żydów, przejście z niewoli do wolności. To wydarzenie sprzed kilku tysięcy lat stanie się odtąd najważniejszym świętem ich roku i całego życia. Odtąd każda rocznica roczna Pascha i każde sobotnie święto będą przypominane i będą przypomnieniem tego wydarzenia. Pascha jest doświadczeniem przejścia Boga. Wspomina ten moment, gdy Bóg przeszedł przez życie Izraelitów, by mogli doświadczyć wolności, by mogli doświadczyć Jego czułości. I wyprowadził ich Bóg ku wolności, ku życiu, ku prawdziwej radości. I właśnie to święto żydowskiej Paschy wybrał Bóg, by dokonać Paschy najważniejszej naszego zbawienia. Gdy w Jerozolimie spożywano pieczone baranki i przelewano krew na pamiątkę tamtego wydarzenia, umierał na krzyżu prawdziwy baranek Boży, Jezus Chrystus. I trzecie odwołanie. Trzeci ruch w dzisiejszej liturgii to przejście ze śmierci do życia. Święta paschalne przeżywamy na wiosnę, po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Widzimy, jak wszystko dokoła budzi się do życia, wszystko krzyczy o życiu i jest to naturalne. Zmartwychwstanie to nic innego, jak tylko życie. I to życie pełni, życie w obfitości. Przez ostatnie dwa dni było dużo milczenia i zamyślenia. Towarzyszyła nam refleksja nad śmiercią i przemijaniem. Ale w to nasze zamyślenie wpisana była jeszcze jedna prawda. Śmierć to nie koniec. Przeciwnie. Śmierć to początek. Śmierć Jezusa była potrzebna, aby zmartwychwstał, abyśmy mogli żyć z Nim na wieki. Był taki moment w naszym życiu, gdzie sami doświadczyliśmy tego przejścia, choć większość z nas nieświadomie, bo byliśmy wtedy niemowlętami. Był to nasz Chrzest Święty. Nasze przejście z duchowej śmierci do życia z Bogiem. Polano nasze głowy w imię Trójcy Świętej wodą życia. I w ten sposób wezwano nas również, by tę wodę życia rozlewać na innych. Za chwilę przypomnimy sobie to wydarzenie. Odnowimy już świadomie zobowiązania naszych rodziców i chrzestnych. Powiemy Chrystusowi, że chcemy odtąd żyć z Nim i w Nim. Potwierdzimy w ten sposób, że chcemy nieść światu życie, a nie śmierć. Niech ta noc będzie dla nas nocą nadzwyczajną. A moc zmartwychwstałego Chrystusa niech prowadzi nas do światła, do wolności i do życia. Amen. W sakramencie chrztu spełnia się w sposób szczególny w człowieku wielkanocna tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z tej racji już od pierwszych wieków w tę świętą noc Kościół poświęca wodę i udziela chrztu. Przez wstawiennictwo świętych pańskich prosimy Boga, abyśmy pojęli tajemnicę naszego odrodzenia i byli wierni przyrzeczeniom złożonym w dniu naszego chrztu. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga, Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali
włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święta Anno, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyniczę, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanasy, módl się za nami. Święty Bazylii, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Jacku, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Wybaw nas, Panie, od każdego grzechu. Wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie. Wybaw nas, Panie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie, prosimy Cię, my grzesznicy. Wysłuchaj nas, Panie,
Prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Boże, Ty niewidzianą mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło Chrztu Świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu, obmyty wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Boże, przez Twojego Syna stąp na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zapalmy nasze świece przyniesione. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odmówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Ciebie grzech nie opanował? Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Przez Chrztu Świętego wielki dar, o Chryste, z Twej hojności, Twym dzieciom wiary dałeś skarb nadziei i miłości. Najświętszej Trójcy wieczną, strzec wiary ślubu niemy, w niej żyć umierać chcemy. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy, serc gorących nie. Szczec wiary ślubujemy, w niej żyć umierać chcemy. Z wyznawców Twoich wiernych rzecz swój Kościół tworzysz. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy, serc gorących nie. Szczec wiary ślubujemy, w niej żyć umierać chcemy. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy, serc gorących nie. Szczec wiary ślubujemy, w niej żyć umierać. Przeżywając noc tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, prosimy dobrego Ojca w niebie o jej owoce dla naszego życia doczesnego i wiecznego. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i całą wspólnotę Kościoła, aby wszyscy wierzący bez wytchnienia głosili światu tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pełniących władzę w naszej Ojczyźnie oraz przywódców wszystkich narodów, aby doceniając dobrodziejstwo, jakie przynosi zwycięski Chrystus, zabiegali o pokój, bezpieczeństwo i pomyślność obywateli. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nowo ochrzczonych, aby całym sercem przylgnęli do Chrystusa Zmartwychwstałego, zawsze Go słuchali i naśladowali na drogach
swojego ziemskiego życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby Zbawiciel, który pokonał wszelkie zło i śmierć, swoją wszechmocną dłonią otarł z ich oczu każdą łzę, usunął wszelki ból i wlał otuchę w ich serca. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji Bogu wiadomej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zmarłą Marię, którzy odeszli z tego świata, aby przed tronem zwycięskiego baranka w niebie z aniołami i świętymi mogli wznosić nową pieśń chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy pielęgnowali w sobie łaskę życia płynącą ze zmartwychwstania Pańskiego i bezpiecznie dotarli na ostateczne spotkanie z boskim oblubieńcem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz i Boże, źródło łaski i życia, wysłuchaj pokornych modlitw Twoich dzieci, spraw, by zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, stało się dla nas zadatkiem naszego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Alleluja, Jezus żyje, już go dłużej grób nie kryje, w którym 3 dni spoczywał. Alleluja, przezwyciężył Jezus czarta, co nas więził w tej haniebnej niewoli. Alleluja, tryumfuje, prawda, a fałsz ustępuje, z ziemi oswobodzonej. Alleluja, złość zgromiona, a niewinność odzyskała swe prawo. Alleluja, zmartwychwstały jest zastawem wiecznej chwały, którą krwawo wyjednał. Alleluja, i my wiemy, i z swych grobów powstaniemy, jak nasz powstał Zbawiciel. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy chleb ten spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, oczekując Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodnicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. Zmartwychwstał samowładny, jak przepowiedział dokładnie. Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób. Niechaj zabrzmi Alleluja, na nic straż pieczęć i skała, nad grobem Pana się zda. Bóg Wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie tworzy. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza. Cud Jonasza. Naród niewierny tworzy się przez strach.
nasza. Ziemia się trzęsie, straż się grobów miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, mówili, grób ten próżny został. Ustąpcie od nas smutki i troskwale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje. Ojcu swojemu już uczynił. Ojcu swojemu już uczynił zadość.
Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy. Ziom wieczystej pieśni głosy, święty, święty. Się. Wszechmogący Boże, tnij w nas ducha Twojej miłości, w swojej dobroci zjednot wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencji Ojczyzny i Kościoła, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. Amen. Jutro rezurekcja o godzinie 6:30, od godziny 6:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w grobie i stamtąd ruszymy na procesję wokół kościoła 3 razy. Bardzo proszę wszystkich kierowców, aby nie zastawiali tutaj wokół kościoła, czyli tą drogę do krzyża misyjnego i wokół kościoła swoimi pojazdami. Przypominam też, że w nocy przesuwamy zegarki z godziny 2:00 na 3:00, a więc krócej śpimy. Także teraz za chwilę do domu pójdziemy z radością w sercu, że Chrystus zmartwychwstał, a ta noc będzie się przedłużać na nasze świętowanie przez całe 8 dni, bo po zmartwychwstaniu jest oktawa wielkanocna, aż do niedzieli miłosierdzia Bożego. Ci, którzy już nie przyjdą na rezurekcję jutro, to niech już spokojnie śpią i niech radość ich wypełnia miłość i dobroć Pana Jezusa zmartwychwstałego. I pozdrawiamy się jutro. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Wesel się, królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, 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 alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i tam śpiewali. Alleluja, alleluja, alleluja.